Jeżeli chcesz więcej sprzedawać, jest jeden krytyczny element, na który musisz zwrócić uwagę. Inaczej cały wysiłek, czas i pieniądze wkładane w marketing będą zmarnowane. Ten krytyczny element to Twoja strona sprzedażowa, inaczej mówiąc, landing page. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest mała, wielka firma podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Biznes jest jak piłka nożna. Twoja firma może grać w pięknym stylu, czyli mieć świetny marketing, social media, reklamy, newslettery i nie wiadomo co jeszcze. Ale to wszystko nie ma wielkiego znaczenia, dopóki nie zdobywasz bramek, czyli nie sprzedajesz. Mamy 2023 rok, więc całkiem możliwe, że Twoja sprzedaż odbywa się przez landing page, czyli specjalnie przygotowaną stronę internetową, na której można zapoznać się z Twoim produktem albo usługą i dokonać zakupu. Porozmawiamy dziś o tym, co zrobić żeby landing page był dla twojego biznesu jak Robert Lewandowski dla Barcelony. Z tego odcinka dowiesz się, jakie są kluczowe elementy efektywnej strony sprzedażowej, czy zbyt dużo informacji może zniechęcić klientów i jakie proste błędy mogą zepsuć nawet świetnie zaprojektowaną stronę. Pod koniec będę też miał dla ciebie coś, co pomoże ci stworzyć skuteczny landing page zdecydowanie szybciej i łatwiej niż do tej pory. Moim gościem jest człowiek, który od kilkunastu lat zajmuje się e-commercem. Od 2015 roku prowadzi firmę, która wspiera twórców we wprowadzaniu własnych produktów na rynek i w sprzedaży w internecie. Firma nazywa się Imker, a jej założyciel Krzysztof Bartnik. Ostatnio, kiedy się widzieliśmy w małej, wielkiej firmie, to rozmawialiśmy o e-commerce w kontekście sklepów. No bo to jest temat, którym się zajmowałeś bardzo długo w swoim życiu, a dzisiaj będziemy się skupiać nie tyle na sklepach internetowych, co na landingach, na stronach sprzedażowych. Skąd ta zmiana? Bo to nie jest przypadek, że chcę z tobą o tym rozmawiać, bo zauważyłem, że ty w pewnym momencie jakby porzuciłeś e-commerce taki w kontekście sklepów, a skupiłeś się bardziej na landing page'ach. Więc yy, dlaczego tak? Nie zupełnie tak, Marku, bo nie porzuciłem nigdy e-commerce'u, bo patrzyłem jeszcze przed tą rozmową, kiedy my ostatnio gadaliśmy, no i rozmawialiśmy w 2016 roku. 2016 mhm. rok, teraz 2023 rok, no to myślę, że wieczność minęła w internecie od tego czasu. I w tej rozmowie, która wtedy była, bo sobie ją odświeżyłem przed naszym wywiadem, opowiadałem o e-commerce'ie w kontekście robienia sklepu internetowego i tam dawałem dużo takich porad dotyczących tego, że Norób sklep ze swoimi produktami. I tak, tak. naprawdę na tym się skupiliśmy. Yy, znaczy, na tym się skupiłem i w ogóle moja firma się skupiła. Czyli zaczęliśmy pomagać twórcom i markom robić własne produkty i sprzedawać je w internecie. Tylko zaczęliśmy, mhm. że tak powiem, od końca tego procesu, od samego końca, czyli od dostarczenia produktu do klienta. Później Aha. pomyśleliśmy, że skoro już dostarczamy ten produkt do klienta, no to dorobiliśmy jeszcze platformę do zakupu, zakupów. I jak później mieliśmy tą platformę do zakupów, no to się okazało, że przydałoby się jeszcze coś wcześniej w tym całym procesie, tak żeby już od A do Z mieć, wiesz, wszystko zagospodarowane. No i wtedy dorobiliśmy narzędzie do robienia lendingów, więc to nie to, że skupiam się na lendingach, tylko bym bardziej powiedział, że skupiam się na tym całym procesie sprzedażowym, a Imcar, czyli firma, w której działam, skupia się na tym, żeby pomagać wszystkim twórcom i markom w sprzedaży tych produktów. Takie zaplecze e-commerce'owe, więc Dzisiaj rozmawiamy o landing page'ach, super ważnym elemencie tej całej układanki, ale jednym z elementów tej układanki. Okej, okay, no rozmawiamy o tym elemencie e, też dlatego, że m, ty mając, współpracując z wieloma różnymi podmiotami, bo to są i twórcy i firmy, e, jesteś w stanie wyłowić pewne schematy, jesteś w stanie zobaczyć, co działa, co nie działa i, i tę wiedzę chciałem od ciebie Dzisiaj wyciągnąć w kontekście lendingów, bo to jest konkret i to jest rzeczywiście bardzo istotny element. No bo jeżeli lending jest zepsuty, no to, to jest spore ryzyko, że klient nie kupi, a tego byśmy nie chcieli. Lendingi są bardzo często opisywane, omawiane, są książki całe na temat tworzenia lendingów i wiadomo, że są pewne takie schematy, są pewne gotowe klocki, z których lending się składa. Z jednej strony. To jest super, no bo bierzesz taki szablon i wypełniasz go treścią. Z drugiej strony, wszyscy znają stare marketingowe hasło: wyróżnij się albo gin, więc e, chciałoby się czasami być trochę bardziej kreatywnym niż tylko wypełniać szablon. Stąd moje pierwsze pytanie do Ciebie: do którego momentu, czy jakie, jakie obszary, jeżeli chodzi o landing, powinny być schematyczne i takie jak u innych, a w jakich obszarach powinniśmy być kreatywni? Świetny temat, powiem Ci. Temat rzeka, tak jak sam powiedziałeś. Można by długo o tym się produkować. My zauważyliśmy jedno, że, znaczy ja zauważyłem osobiście, że zacznij robienie tego landinga od napisania oferty, czyli siądź i napisz po prostu tekst. I nie tak jak napisz tekst na zasadzie, y, siadam, przy, piszę wszystko mi co do głowy, tylko 90% czasu poświęć na to, co jako pierwsze zobaczy twój użytkownik, czyli tą sekcję above default, prawda? Czyli to, co, to, co od razu się pojawia w ekranie przeglądarki I, i ten nagłówek, który trafia do tego użytkownika. Więc ale za, zanim o tym nie, to jeszcze taka jedna rzecz, jedna, jedna, jedna ważna rzecz, bo mm, jeżeli sprzedajesz w internecie, no to generalnie masz reklamę i z reklamy człowiek gdzieś trafia, tak? I jeżeli prowadzi sklep internetowy, no to on zwykle ląduje na karcie produktu, która siłą rzeczy też już taką, takim landing page'em, tylko ograniczonym tym, że sklep internetowy ma jakąś konstrukcję, budowę, jak, jakiś wygląd. A gdy tworzysz taki dedykowany landing page, no to zdecydowanie to już jest pierwsza rzecz, którą się wyróżnić od wszystkich sklepów internetowych. I ja bardzo często w rozmowach na temat landing page'u podaję przykład Apple'a, bo który no generalnie żyje z landing page'ów. Jak wejdziesz na stronę Apple, to jest jeden wielki landing page, który prowadzi do jeszcze kolejnych landing pages. Y. A dopiero jak zobaczysz i sklep ten na końcu, ten ostatni krok, to ten sklep nie wygląda tak super, jakby człowiek się spodziewał po Apple'u, tak? Tam tak, ostatnio no trochę już to poprawiali, tak, ale sklep tak. jak sklep, tak? Ale to te landingi, i na nie prowadzony jest główny, y, główny ruch, więc y, tu, tutaj y, z reklamy na landing czy z reklamy na sklep, no to myślę, że i badania to potwierdzą, i zdecydowana większość przypadków, że jednak na landing skonwertuje ci lepiej. Ale znów, mm -hmm. skąd go prowadzić tego użytkownika, tak? Czyli jeszcze zanim do lendingu. Tak trochę wiesz, cały proces omówmy sobie. Zanim do lendingu, no to y, czy ten człowiek ma w tobie, y, znacie i czy ma zaufanie do tego, co sprzedajesz? To jest takie, taka jedna z wa ważniejszych kwestii. No powiedzmy, jeżeli znacie i sprzedaje, no to ten lending stanie się takim elementem do szybkiego przewijania, zobaczenia jaka jest oferta i zdecydowania się na zakup, bo zwykle już jakąś wcześniejszą komunikacją załatwisz sobie tą y, sprzedaż. A jeżeli Cię nie znasz że to jest całkiem nowa osoba, no to. Cały ten landing musi wzbudzić w tym człowieku, moim zdaniem, zaufanie. Czyli musi mieć na tyle do ciebie zaufania i uświadomić sobie podczas czytania, że ta oferta jest dobra i sprawdzi się w moim przypadku. I czy, ten czy to wyróżni się, równa się, yy, ładniejszy element graficzny, jakoś inaczej ułożony i tak dalej? No na pewno też, ale nie aż tak bardzo jak to, Jakie wywoła wrażenie w tobie ta strona? W filmie Wilk's Wall Street jest taka scena, nie wiem czy oglądałeś, pewnie Oglądałem widzowie, pewnie, tak. słuchacze, tak. Jest taka scena, kiedy główny bohater postanawia, wymyślić całkiem nową identyfikację wizualną i nową historię dla swojej firmy. Oczywiście, tam pomijając ten taki bullshit, że to była wszystko ściema, no to jakby tak obrać to z takiej merytoryki, no to on właśnie wtedy dociera do odbiorców z tym komunikatem, że jak do kogoś dzwonisz tak w ciemno, no to główną barierą, jaką musisz pokonać, jest to, żeby ten człowiek ci zaufał. Więc ja bym robił tak landing page, żeby skupić się na tym zaufaniu. Czyli takim mhm. przedstawieniu oferty, żeby e, e, przestawić korzyści dla odbiorcy, czyli to nie będzie mhm. e, mój produkt to, mój produkt tamto, mój produkt to, tylko e, dzięki temu produktowi szybciej osiągniesz swój cel, tak w skrócie rzecz ujmując. I tak tak bym, tak bym to starał się formułować, a później te elementy zbudzające zaufanie, nie wiem, opinie, yy, dokładniejsze opisy produktów. Yy. Pamiętaj też, że do, każde, do, do różnych osób docierasz inaczej, nie? czyli jeden rozumie technikalia, inny będzie wolał przekaz taki marketingowy, coś do niego trafi. Jeszcze inny, jak nie zobaczy opinii kogoś, kogo kojarzy, to i tak nie zdecyduje się na zakup, więc tych elementów jest bardzo dużo, które trzeba uwzględnić. No tak, i przez te, przez te elementy będziemy przechodzić i wchodzić bardziej w szczegóły. Natomiast wracając jeszcze do mojego pytania, czyli y, czy Twoim zdaniem jest sens robić landing skonstruowany inaczej niż wszyscy i zaczynać na przykład y, nie od typowego tam, nie wiem, nagłówka, zdjęcia jakiegoś hasła, tylko zaczynać zupełnie w jakiś inny sposób, czy raczej. Trzymać się tych schematów, które odbiorcy znają, a być bardziej kreatywnym. Być może w, trochę w, w grafice, w designie, być może trochę no, w tekstach też warto by było. E, natomiast ten szkielet powinien być znajomy, żeby ludzie jednak czuli się. E, bezpiecznie, żeby wiedzieli, że to tak, jest tak. landing, gdzie można coś zobaczyć i, i kupić. Tak, myślę, że tutaj dotknąłeś bardzo ważnego tematu, bo zdecydowanie tak bym robił, bo ten schemat, który jest już używany, czy wypracowany w tych narzędziach, no, no nie powstał przypadkiem. Też wymyślanie koła na nowo sprawia, że bardzo dużo czasu poświęcamy na wymyślanie, a niewiele na zrobienie tego koła, tak? <laughs> Więc tutaj zdecydowanie poszedłbym jakimś utartym schematem. Tylko dopasował go do swojego produktu, do tego, jak my widzimy sprzedaż tego produktu. Okej. Okay. Gdybyś miał ograniczony budżet i mógł zatrudnić tylko jednego specjalistę, albo speca od grafiki, który ci zaprojektuje piękną stronę, która od razu robi wrażenie, świetnie wygląda, są tam jakieś wizualizacje produktów i tak dalej, albo świetnego copywritera, który napisze naprawdę super perswazyjne, skuteczne teksty, to na kogo byś się zdecydował? Na copywritera. W sensie y, moim zdaniem, y, nawet jakby ta strona nie była graficznie super piękna, ale y, miałaby przekonującą treść, no to ta treść zadziała lepiej na odbiorcę niż piękna grafika, czyli. Y, ładna okładka, w środku pusta treść, tak? To, żeby to nie była książka, już na przykładzie książki z piękną okładką <grych> niczym w środku, tylko jednak okładka może być trochę gorsza, ale żeby ta treść została w tym człowieku. Czyli stawiałbym na copywritera zdecydowanie, co też jest trudne, tak? W sensie opracowanie takiego tekstu sprzedażowego jest trudne, ale znów to jest internet. To nie jest tak, że wydajemy 10 tysięcy landing page, że każdy dostaje swój jeden, jedny, oryginalny landing page i musi z niego korzystać, tylko możemy ko robić kolejne wersje, tak? Czyli zaczynamy od czegoś szybkiego. Ja wręcz mówię, że landing page można uruchomić w 3 minuty. Czyli uh -huh. piszemy po prostu nagłówek, dajemy zdjęcie i po prostu przycisk zakupowy. Mamy już uruchomiony landing page, krok pierwszy. I super. I osoby, które Cię znają, nie wiem, masz odbiorców newslettera, masz y, ludzi na Facebooku, którzy Cię znają, piszesz do nich, dajesz ofertę. Kupują. Tak, dla nich nawet war... nie trzeba robić rendingu, dla nich tzn. wystarczy. Czyli zakupowy często. jakiś by się przydał, tak, żeby tak, człowiek tak, wiedział, tak. co kupuje. Tak? Można go do koszyka od razu skierować <laughs> można, ale jeszcze można zrobić krok wcześniej. tak? E, osoby, które już cię mniej znają, no to jednak potrzebują trochę więcej treści. I. Na przykładzie książek, bo Imkar zajmuje się głównie książkami, zresztą tutaj taki rekwizyt, nie wiem, czy pamiętasz taką książkę. O, tak, tak, tak. <laughs> tak pamiętam. To, Pułapki Smobile tak. robiąc, robiąc sobie zaplecze, znalazłem Twoją książkę, wydaną. Moja druga wydaną, książka, tak. Tak, wydaną, powiem Ci szczerze. Kiedy to było wydane, pamiętasz? Chyba e jeszcze dawniej e niż jak rozmawialiśmy. O, jakieś 2011. 2012. 11. No, jedenasty, tak, tak. tak, tak. Więc nie wiem, czy wszyscy widzowie i słuchacze mojej wielkiej firmy wiedzą, że taką książkę Marek ma na swoim koncie dawno, dawno temu. Tak. Zresztą bardzo fajną, nie? Dzięki. I teraz na przykładzie książki, tak. Czyli mamy ten nagłówek, to akurat mamy pułapki Small Businessu, czyli ja bym dał nagłówek w stylu, jak uniknąć pułapek, które zostawia na ciebie firma, tak? Prowadzenie własnej firmy. Coś takiego bym uderzył. Mhm. I tutaj masz 133 mity, które niszą twoją firmę, czyli 133 rzeczy, których powinieneś unikać, prowadząc własną firmę w książce, tak? Przykładowo. Taki jakiś mocny nagłówek, po, poczekaj, trafi... poczekaj, bo już wchodzimy no. w konkretną konstrukcję tak, e tak. landingu, więc, więc żeby osoby, które oglądają, słuchają też potrafiły sobie to wyobrazić. Skupmy się najpierw, co się dzieje. Kiedy ktoś wchodzi na naszą stronę bez przewijania, czyli to, co się właśnie powszechnie nazywa above default, no to już powiedziałeś, no mamy, zróbmy to na przykładzie książki, bo to jest taki produkt rzeczywiście dość uniwersalny, często spotykany, więc będzie myślę też łatwy do wyobrażenia dla każdego. Mamy tytuł książki, pułapki Small Biznesu, Od razu, żeby było jasne, my nie reklamujemy tej książki, bo jej już nie bo ma Już nie po ma, tak, tak? Dokładnie. dokładnie. To więc nie jest reklamy. tutaj Nie, nie, używamy tylko no, przykładu rekwizytu, żeby, żeby mieć jakiś konkret. Czyli jest książka, zresztą ciekawostka, ja nie mam tej książki w wersji papierowej. No. Ja Wyszlę kiedyś ci. miałem <laughs> kilka sztuk z wydawnictwa i, i rozdałem po prostu i, i się nie zorientowałem, jak rozdaję, że, że już u siebie nie zostawiłem. Także e, masz jedną sztukę więcej niż ja. E, czyli mamy książkę. Tytuł Pułapki Small Biznesu, podtytuł 133, jak tam było? Mity, które niszczą twoją firmę. Okej, okay, dobra. I teraz, co powinno się znaleźć najpierw jakby właśnie above default, czyli na tym pierwszym ekranie bez przewijania, na dobrze zrobionym landingu? No to teraz jeszcze na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik jeszcze musimy dodać, mm -hmm. tak? No tak, czyli tak, bo na komórce mieści się mniej. 2023 rok zdecydowanie jest już rokiem mobile, bo taka, taki dowcip w branży chodzi, <laughs> że każdy kolejny rok będzie rokiem mobile i myślę, że ten rok już jest, to, to, czyli ponad 50% użytkowników zaczyna od mobile'a, czy tam widzi na mobilu. więc no to co on powinien zobaczyć? Moim zdaniem powinien zobaczyć okładkę, tytuł i jak najszybciej jakiś przycisk zakupowy tutaj, lub jeszcze nad tym przyciskiem zakupowym coś, co właśnie wzbudzi zaufanie, czyli Gwiazdki, ocenę czyjąś wypowiedź yy, wskazującą, że ta książka jest spoko, i dopiero później gdzieś tam skrolując niżej powinien widzieć coś więcej. Z kolei na ekranie komputera, jeżeli wszedł na ekranie komputera, no to te same elementy, tylko troszkę inaczej rozmieszczone, czyli albo po lewej zdjęcie, albo po prawej, to już są preferencje indywidualne. Ja preferuję, żeby zdjęcie było po prawej stronie, a tekst był po lewej, żeby ten przycisk zakupowy był po lewej, bo czytamy jako F, prawda? Te strony od lewej do prawej, tak? I, i dlatego po lewej stronie, ale niektórzy wolą po prawej, bo zdjęcie po lewej, bo tak lepiej wygląda. Myślę, że tutaj bez większego znaczenia na tym etapie. No i ten sam element, czyli jakieś zbudzenie zaufania w użytkowniku. Czyli ja jednak bym był za tym, żeby jakaś opinia, jakieś gwiazdki, jakiś cytat kogoś, którego poleca tą książkę, który się, nie wiem, widział, albo jeśli książka jest już długo na rynku, no to po prostu czyjaś opinia na górze, zbudzająca zaufanie. Mm -hmm. Od tego bym zaczął bardzo często spotyka się na stronach firm w Wielkiej Brytanii, na przykład takie gwiazdki Trust Pilots. No to jest taki serwis, który zbiera opinie użytkowników. Rozpoznawalna odznaka, rozpoznawalna tak, odznaka, tak. takie jakby, nie wiem coś w stylu jakieś, opinii, jakieś serwisu z opiniami, jeżeli możemy, no to byśmy tutaj wstawili. Ale to też nie musi, to mogło być wiesz, to może być element graficzny pokazujący pięć gwiazdek, tak przykładowo, mhm. jeżeli książka jest tego warta, oczywiście. Więc od, od czegoś takiego bym wyszedł? A, no, a później później to już jest, znaczy, później zaczynają się schody, to znaczy długość <laughs> strony powiedzmy. Bo jest takie coś, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, że im dłuższa. Niektórzy mówią, że im dłuższa strona sprzedażowa, im więcej treści, tym to będzie lepszy efekt, bo, bo coś tam, tak. Tak, a bo to robi mówią, wrażenie. Nie, nie, ogóle... że po pierwsze, po pierwsze, robi wrażenie, dlatego, że no, tam tak dużo jest do powiedzenia o tym produkcie, po drugie, robi wrażenie dlatego, że skoro. Sprzedawca włożył tak dużo wysiłku w przygotowanie tej strony, no to czego dopiero się można spodziewać po tym produkcie, który się za tą stroną kryje? To trochę też jest tak, tylko takie, zadam takie przewrotne pytanie: czy na pewno wszyscy przeczytali dokładnie wszystko, co na takiej długiej stronie się znajduje, i no jednak ludzie skanują? Pierwsze co robią, to tą stronę skanują, z góry na dół przewiną. Mm, nie wiem, jak ty robisz. No ja, tak, ja tak zawsze robię, że przewijam i zatrzymuję się na nagłówkach. Czyli, yy, czyli jak już mamy ten yy, taki główny tytuł tej strony napisany i ten pierwszy opis, no to kolejną rzeczą to skupiłbym się na nagłówkach sekcji poszczególnych. W mm -hmm. przypadku książki, skoro już jedziemy na tym przykładzie, o czym jest ta książka, o autorze, yy, dla kogo jest ta książka, dla kogo nie jest ta książka, tak? Bo to, taki, taki element też jest często wykorzystywany. Yy, przykładowe rozdziały. Mhm. Spis treści też może być takim elementem. No i ta strona już się robi długa. Z wieloma elementami. A też trafiłem na takie fajne opracowanie, gdzie no też zbyt długa strona sprawia, że konwersja jest niższa. Czyli ile to jest zbyt długa, ile to jest zbyt, zbyt krótka. I tutaj to jest uniwersalne. To zależy każdego eksperta w jakimś temacie, bo to zależy od wielu czynników oczywiście, ale taka, yy, takie zmniejszenie skuteczności było zauważone po tych 7000 pikseli. Czyli zwykle pierwszy ekran na komputerze ma 700-700 tak, wydaje mi się, że 700 pikseli i tak jak pozwoli ci to przewinąć stronę tak 10 razy. I po tym już konwersja spada. Znów, zależy, jaki produkt i tak dalej, ale no generalnie taka jest tendencja. Ja bym powiedział, że to zależy tak na, na intuicję. Myśla, myślę, że to zależy od ceny produktu, bo jeżeli on jest drogi, to człowiek bardziej potrzebuje takiego racjonalnego uzasadnienia, dlaczego warto te pieniądze wydać. Druga sprawa od złożoności produktu, bo oczywiście. Można prosto, zwykle powiedzieć, że jaki problem on rozwiązuje. Ale jeżeli ja chcę, mam, jestem specjalistą, mam bardzo sprecyzowane potrzeby, to wtedy zwracam uwagę na detale, takie jak specyfikacja techniczna, takie rzeczy, które dla początkującego są nieistotne, bo on ich nie rozumie, ale zaawansowany właśnie na podstawie tych rzeczy podejmuje decyzje bardzo często. Tak, trochę jest też tak, że, bo ja tak powiedziałem przed chwilą, taką refleksję szybko podjąłem, że powiedziałem, dla kogo jest ta książka i tak dalej, i tak dalej. To jak sobie piszesz teksty, to mnie to w głowie, że bo muszą to elementy być, ale pisz inaczej. Dlaczego powinienem przeczytać, te, powinienem przeczytać tę książkę na przykład? Mm -hmm. Co z tej książki osiągniesz, tak? Co te rozdziały ci powiedzą? Czyli pisać pod użytkownika to, co powiedziałem na początku. Ja mówię tak technicznie, bo y, mam takie coś, y, y, takie, takie skręt w stronę produktową, nie od tej drugiej strony, Aha. strony wykonawcy, że my tych landing pages y robimy troszkę dla naszych klientów, i mam takie podejście produktowe, ale y, sprzedażowe mówi. Mów głosem klienta. Taki jest obrazek, nie wiem czy kojarzysz Mario, który yy, yy, wskakuje na ten kwiatek, nie? Czyli yy, Mario to jest użytkownik, kwiatek, który tam go zamienia, daje mu supermoce, to jest Twój produkt, ale efektem Aha. dla użytkownika powinien być Mario z tymi supermocami. A nie skupiajmy się na tym drugim elemencie, tak? Czyli naszym produkcie, tylko tym, co może dać użytkownikowi i odbiorcy. Okej. Okay. Um... Jeżeli chodzi o te zbyt długie strony, które obniżają sprzedaż, to akurat w przypadku książek, no bo, bo takim przykładem się posługujemy. Możemy przejść na kursy, e... możemy przejść na produkty fizyczne. Mów, ale mów, wiesz to nie, bo, bo właśnie jeżeli chodzi o książkę, to widziałem kiedyś taką sytuację, i to w sklepie internetowym, to nie, nie był tam nawet lending, ale pamiętam, że szukałem jakiejś książki po księgarniach internetowych i znalazłem tę książkę. Natomiast w, w sklepie, w przeciwieństwie do innych książek, które tam oferowano, ta książka wyjątkowo nie miała spisu treści. I nie dlatego, że ona go w ogóle nie miała, tylko jak później ją kupiłem, pobrałem i tak dalej, okazało się, że tak naprawdę ten spis treści. E, Zdradzał całą treść książki. Znaczy, ona była bardzo, bardzo szczupła, chuda, nie było tam wiele treści, ale te tytuły rozdziałów tak naprawdę odpowiadały na najważniejsze pytania czytelnika potencjalnego, więc wydawca chyba z troski o konwersję, postanowił z tego spisu treści, tym razem zrezygnować. Przekazałby całą treść w, spis, w spisie treści, tak? Na Dokładnie, stronie. jest to trochę absurdalne, że znaczy, pisać książkę, może która być treści. To jeszcze inaczej, człowiek by przeczytał taki spis treści ale... i by pomyślał sobie, wow, jaka tam, jest, jaka tam musi być treść w środku. Po czym dostałby ten produkt, <noise> zawierający praktycznie to samo, co na tej stronie sprzedażowej, no to chyba nie byłby zadowolony odbiorca no czegoś tak. takiego. Tak, dlatego właśnie chcę Cię zapytać o taką rzecz. Czy przychodzi Ci do głowy jakiś przypadek, kiedy trzeba było, czy kiedy celowo zrezygnowaliście z podawania pewnych informacji na landing pageu, bo uznaliście, że to może zaszkodzić sprzedaży? Dobre pytanie. Nie kojarzę niczego takiego na szybko. W sensie takim, że to też nie jest zasada, ale pokazanie znów nie wiemy, nie wiemy jakie są preferencje naszego odbiorcy. Tak? Czyli mam jakąś tam wymyśloną grupę docelowo, do kogo się kierujemy, ale tak naprawdę nie wiemy, co przekona tę osobę. Czy, czy Marka przekona podczas kupowania samochodu silnik? czy jednak przekona go fotel, tak, <noise> więc wypisanie... Czy kolor. Tak, czy kolor, dokładnie, ale kończy się tym, że no ja jak ja kupowałem samochód, to patrzyłem na wygodę w środku, a mhm. ktoś inny na tam technikalia, tak. Myślę, że sprzedawcy samochodów mają mnóstwo badań na temat tego, jak to robić lepiej, ale znów, gdyby poszli szablonem, że naszym klientem jest ktoś taki jak ty i równa się kolor, to by kupili się tylko na kolorze. I czy zagospodarowaliby mhm. cały rynek? No zdecydowanie nie. Więc do każdego przemawia coś innego i trochę jest tak z produktami i sprzedażą internetową, zwłaszcza, że tego produktu, wiesz, nie możesz doknąć, bo to jest ten sprzedaż przez internet, nie możesz go pomacać, tak. obejrzeć, wsiąść do niego, tak, i tak dalej, tylko to jest jednak, no tutaj infoprodukt, czyli książka, ale w, w przypadku innych produktów, to też nie dokniemy go, dopóki go nie zobaczymy. Czyli rozumiem, że tak naprawdę im więcej informacji podanych jeszcze na różne sposoby, tak żeby odwoływały się do różnego rodzaju typu klientów, to... Tym lepiej chyba, nie? No bo tym więcej szans. Nawet y, 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 wideo sprzedażowe, tak? Czyli nie tylko tekstem, nie tylko obrazkami, ale jeszcze wideo pokazujące ten produkt, pokazujące zastosowanie. Y, to, to też jest taka fajna rzecz, która no, nieczęsto jest wykorzystywana. Y, pamiętam y, historię naszego wspólnego znajomego Michała Szafrańskiego, który zrobił taki unboxing swojego produktu. Chyba to nawet ciągle chyba jest na tej stronie Finansowy Ninja, jeśli dobrze kojarzę. Chyba jest, tak. Jest tak. chyba takie wideo, gdzie on pokazuje, jak ta książka wygląda. Jak dotrze do, do ciebie, więc no, takie rzeczy wzbudzają to zaufanie. Czyli nawet jak ktoś nie zna Michała, zobaczy coś takiego, no to ta myślę, że zwiększa się prawdopodobieństwo, że on też myśli, że ta książka do niego dotrze. Okej, okay, to skoro mówimy o różnych formach pokazywania produktu, w przypadku książki jest to o tyle łatwe, że no to, to jest fizyczny produkt, który można pokazać. Nawet e-booka można pokazać, no bo można zrobić wizualizację, że wygląda to jak, jak książka, albo pokazać okładkę na ekranie tam iPada czy telefonu. Natomiast kiedy mówimy o kursach online, to Tutaj widzę takie jakby dwa kierunki, bo z jednej strony można się skupić na jakimś zwizualizowaniu tego produktu. Kiedyś to były pudełka i płyty, płyty CD. Dzisiaj już raczej płyt CD nikt nie pokazuje, tylko po prostu pudełko, chociaż wiadomo, że tych kursów się nie dostarcza w pudełku. Z drugiej strony. Można tworzyć jakieś takie wizualizacje, próbować pokazać potencjalnego klienta, który no ma korzyści z, z użycia tego produktu. Dla przykładu, ja mam kurs o podcastach, i u mnie na stronie dotyczącej kursu są absolwenci tego kursu na zdjęciach, którzy mają, mówią do mikrofonu, więc jakby pokazuje w pewnym sensie efekt tego kursu. Czy tutaj widzisz jakieś kierunki, czego, czego powinno być więcej, a czego mniej? Na pewno jest taka zasada, że nigdy nie zaszkodzi zbyt wielu opinii o produkcie, który sprzedajesz. Czyli moim zdaniem, im więcej tych opinii, wskazówek, podzielenia się tym, jak produkt na kogoś płyną, tym, tym lepiej dla ciebie. Jeśli mhm. nie wiem, robisz produkt o kursach wideo, no to siło rzeczy fajnie, bo jakby na tej stronie było to wideo, a nie, a nie żadnego dowodu, że nikt nie wyprodukował wideo, tak? No w Twoim przypadku to są kursy mhm. podcastu, więc no jak ktoś jest, mówi do mikrofonu, to efekt jest osiągnięty. Czyli znów ten efekt przemawia do użytkownika bardziej niż ty opowiadanie, że twój kurs sprawi, że coś. Tam. No, no nie twój kurs, bo twój kurs nie jest, twój produkt nie jest w obszarze zainteresowania tego odbiorcy, tylko co on z tego będzie miał, tak? Yy, więc skoro yy, efektem jest to, że nagrywasz swój podcast, no to to jest konkret. Efektem jest to, że nagrywasz wideo, no to to jest kolejny konkret. Efektem jest to, że wiedza z tej książki sprawi, że nie wiem, będziesz lepiej inwestować, będziesz lepiej oszczędzać lub rozpoczniesz swój biznes lub nie wpadniesz w te pułapki z pol biznesu, które mieliśmy na początku, no to, 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 to tym lepiej dla ciebie. Mhm. Mm Okej, okay. czyli pokazywanie e, tak naprawdę tego e, ostatecznego efektu tego, tak. co klient kupi, no to, to e, jak najbardziej ma sens. E, pewnie. Pewnie jest to trudniejsze na początku, kiedy jeszcze nie mamy tych klientów, tak naprawdę. Tak, ale kiedy te też no, pierwszą nie audycję. mamy jeszcze klientów i nie mamy pierwszych opinii, no to wyślemy ten produkt za darmo do kilku osób, ale yy, gwiazdka, nie mówiąc im, że ma być pozytywna opinia, tak jak to mhm. bywało. bywało różne, różne sytuacje, człowiek widział. Tylko jeśli Ci się podoba to na, y, napisz opinię, jeżeli będziemy mogli, to ją użyjemy ją na naszej stronie, jeśli nie, no to no hard feelings, prawda, e, nic złego się nie stanie, przynajmniej albo, albo zbierzemy feedback z rynku, e, tak, co powinniśmy w tym, w tym produkcie e, poprawić, czyli takie prototypowanie e, produktu, też prototypowanie landing page'a, jeśli na początku nie będzie tych opinii, dodamy je później, no to znów wracamy do tej iteracji, o której mówiłem wcześniej, tak, czyli e, krok pierwszy to jeszcze bez opinii, a w kroku drugim dodajmy te opinie. To nie jest powiedziane, że jak zrobisz raz stronę sprzedażową to już nie możesz jej ruszyć. Albo że jak uruchamiasz drugą edycję swojego kursu, to wystarczy, że, że tak powiem, on-off przełączysz, żeby była widoczna i nic więcej. Nie, no patrzysz, jak konwertowała, patrzysz, na co ludzie zwracali uwagę. Możesz zainstalować narzędzia analityczne, które Ci pokażą, pokażą w którym na którym momencie strony przestali, wyszli, przestali skrolować, nie zdecydowali się na zakup i tak dalej dalej. Opcji jest naprawdę mnóstwo, ale też nie wpadajmy w tą pułapkę. Y Robienia w nieskończoność, tak? Tylko wypuśćmy mhm. pierwszą wersję i dopiero później ją poprawiajmy, żeby już ta pierwsza wersja była widoczna, bo no, nie wiem, tak samo w kursach, tak samo w książkach, no można wiecz wieczność chyba spędzić na poprawianiu czegoś, tak? A, a nigdy nie wypuścić tego gotowego produktu. Tak, tak. Jeżeli chodzi o to takie pozyskiwanie opinii przed wypuszczeniem produktu, to no, sam to niedawno testowałem, kiedy wypuszczałem e-book mhm. dla osób, które chciałyby nagrywać podcasty, ale coś się tam blokuje. I y, rzeczywiście było tak, że mam. Taką listę osób zainteresowanych nagrywaniem podcastów, które dostają mój mailing na ten temat. I z tej listy wyciągnąłem, to się łatwo da zrobić, jak się wysyła maile, takie najbardziej aktywne osoby, te, które najczęściej te moje maile otwierają, klikają i tak dalej. I do takiej grupy osób wysłałem pytanie, czy chciałyby dostać dostęp przedpremierowy do tego e-booka w zamian, właśnie za podzielenie się swoją opinią, jakąkolwiek, dobrą czy złą, bo po prostu no, chciałbym też wiedzieć, jak czy on. Spełnia swoje zadanie. I poza opiniami kapitalnymi, które dostałem, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, to też bardzo mocno pomogło udoskonalić sam produkt, samego e-booka, przed jego wypuszczeniem, dlatego że rzeczywiście te osoby. Nie, nie mówię, że wszystkie, ale były takie osoby, które się naprawdę bardzo zaangażowały i tam sporo komentarzy zostawiły. I y, to jest świetny sposób. Znaczy, opinie są, powiedziałbym, pozytywnym efektem ubocznym. Mhm. Ale największą wartością dla mnie jest to, że ten produkt staje się lepszy, dlatego że zderzasz się nie tylko z własnymi myślami, ale zderzasz się z realnymi odbiorcami. I to jest, to jest mega. To jest, to, jest to jest kapitalny przykład, i to jest trochę też. Mm, na robienie infoproduktów bardzo dobra wskazówka. Czyli nie wiem, nie zaczynasz od kursu wideo na 20 godzin z milionem przykładów, i tak dalej, i tak dalej. Tylko zaczniesz od jakiegoś prostego kursu i nawet niech to nie będzie kurs wideo, tylko niech to będzie kurs dla pięciu osób, tak? Dla trzech osób, dla dwóch osób. Z tym zastrzeżeniem, że no musisz ich poinformować, że hej, będę wypuszczał taki kurs, mam już gotowy materiał zróbmy to razem, tak? Ty jesteś pierwszy, więc korzystasz na tym, no ale z drugiej strony bądź świadomy, że mogą tam być niedoskonałości, które będziemy poprawiali, no ale znów moja gwarancja satysfakcji, bo to myślę, że też kolejny element landing page'a, do którego przejdziemy, jest taka, że ja zrobię wszystko, żebyś ty był zadowolony na koniec tego kursu, tak? Tak, tak i nawet czytałem taką książkę um, na temat pisania książek dobrych i tam była mowa o tym, że jeżeli zapraszamy ludzi do takiego Przedpremierowany, przedpremierowego dostępu i, i podzielenia się swoimi opiniami, to dobrze przygotować tę roboczą wersję tak, żeby ona rzeczywiście była robocza. Żeby ona mhm. była surowa, żeby tam były literówki, żeby tam były jakieś niedociągnięcia, żeby to nie było takie piękne, bo jak to będzie piękne, to oni będą mieli poczucie, że psują trochę twoją pracę nanosząc uwagi. Natomiast kiedy to jest takie surowe, to oni chętniej nanoszą te uwagi, bo widzą, że to jest rozgrzebane, rozbebeszone i można tam spokojnie jeszcze swoje trzy grosze dorzucić. Tak, tak i też, i też jeżeli ciekawa. pierwsze osoby y, będą używały tego produktu, że korzystały z niego, no to też zobaczysz, co on tak naprawdę na nie bardziej działało, czego im tam brakowało, a co może wzmocnić Twój przekaz marketingowy tak, na tym landing page'u. No bo na koniec dnia to jednak o tą sprzedaż chodzi, tak, w tym wszystkim. To taki built-in public trochę, tak jak opowieści, opowieści, którą, którą tutaj mówisz, czyli budujemy publicznie, dzielimy się tym, pokazujemy. Może nie publicznie w tym sensie wszyscy ludzie z tego świata patrzcie jaki produkt robię, tylko tak w podgrupie, no ale jednak, ale jednak jakieś, w jakiejś formie publicznej. Mhm, Więc to jest świetne tak, i tak. wiesz, i tak tworzysz produkt, tak samo możesz tworzyć landing page. Jak to ci broni robić landing page na tej samej zasadzie i pytać ludzi? Co było fajne. I znów, no to zajmie dużo czasu. Jeżeli zakładasz, że dzisiaj w internecie możesz uruchomić stronę i od razu tam przyjdzie tysiąc ludzi, kupi Twój produkt, no to muszę Cię niestety wyprowadzić z błędu, bo tak to nie działa. Nie? I osoby, które sprzedają własne produkty lub czyjeś, ale zajmują się to sprzedażą, wiedzą, że to już to, już, to już nie są te. Czasy. Znaczy, mam wrażenie, że chyba nigdy tych czasów nie było, bo jak nawet wydawałem <laughs> swojego pierwszego e-booka w 2010 roku, kiedy mm, format EPUB był abstrakcją i w ogóle, dlaczego to jest e-book, to było pierwsze pytanie, a w ogóle PDF-a to ja w życiu nie pobiorę, e, no to wtedy nawet już y, ciężko było sprzedać te 100 sztuk, prawda? A co, mówi, a co mówić teraz? Mm -hmm. e, dobra, e, to Wracając stricte, bo trochę poszliśmy w stronę przygotowania produktu i tak dalej, co też jest oczywiście ważne i też pomaga w stworzeniu dobrego landingu, ale wracając do samego landingu, ym, są takie cechy, które zwykle chciałoby się, żeby ten landing miał. Chciałoby się, żeby on był skuteczny, żeby te teksty oddziaływały na odbiorców, żeby pobudzały ciekawość, żeby wzbudzały pożądanie kupienia tego naszego produktu. Jakie znasz sposoby, żeby tak rzeczywiście się stało? Żeby ta treść Mocniej oddziaływała na odbiorców. Znaczy, oprócz tych, co wymieniłem wcześniej, czyli właśnie budowania zaufania, opinii i tak dalej, co bym jeszcze dorzucił? No, to dorzuciłbym przez chwilę to, co powiedziałem, czyli gwarancję. Mhm. Gwarancja satysfakcji. No i teraz różne są warianty gwarancji satysfakcji, co jest bezwarunkowa. Nie podoba ci się, oddajemy ci pieniądze i ok. Jest gwarancja, jeżeli to jest na przykład już kurs, no to może być gwarancja tego, będę z tobą pracował. Na przykład przez X czasu, żebyś osiągnął na przykład zwrot z inwestycji, które poniosłeś na ten kurs. Może być taka gwarancja. Może być gwarancja bezwarunkowego zwrotu w jakimś określonym terminie. No ale jednak taka jakakolwiek gwarancja sprawi, że ten użytkownik poczuje się pewniej. Trochę jak w sklepach internetowych: zwróć towar, kiedy tam. przymierz 5 sztuk i oddaj 4, tak? Które ci nie będą pasować. No trochę tak też jest w innego rodzaju produktach. Świetne zdjęcia. Czyli. Pokazanie produktu, nie tylko tam okładkę od przodu i do widzenia, tylko jak już mówimy o książce, tak? No to książka w środku. Jeżeli to jest innego rodzaju produkt, no to pokazanie właściwości tego produktu, które łatwości użytkowania tego produktu, czyli zdjęcia plus wideo. Obraz wart tysiąca słów, a wideo warte tysiąc obrazów, tak? Trochę na tej zasadzie. No warto się tego trzymać. Przy czym znów skala trudności, tekst, obraz, wideo, no to wideo będzie najtrudniej. Obraz, no to zależy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli to taki prosty obrazek wrzucony, no to szybko, ale dobry obraz długo. A tekst, no i też tekst też nie jest wcale łatwym, łatwą rzeczą do zrobienia. E, więc ale jednak bym tę skalę trudności tak ustawił. Czyli najlepsze filmy powstają na podstawie najlepszego skryptu i najlepsze landingi powstają na podstawie e, tekstu. Tak bym tak bym do tego, tak bym do tego podszedł. Mm -hmm. e, myślę jeszcze o takich. Um zabiegach jak darmowe próbki. Wiadomo, że w przypadku samochodów wspomnianych wcześniej no to bardzo często takim magnesem jest jazda próbna, gdzie możesz się poczuć już jak właściciel tego samochodu. W przypadku książek bardzo często można pobrać darmowy fragment książki, czasami w przypadku kursów nie zawsze, ale zdarza się, że można podejrzeć jakąś przykładową lekcję. Czy z twojego punktu widzenia Dobór tego, co pokazujemy, e, ma. Duże znaczenie, w tym sensie, że jeżeli, jeżeli daje komuś książkę, to chyba jest standard w ogóle, że wysyła się początek tej książki, pierwsze rozdziały, co w przypadku książek, akurat takich non-fiction, czyli powiedzmy biznesowych, nie zawsze akurat ma najgłębszy sens, bo najbardziej wartościowy fragment tej książki, taki, który najbardziej zachęci do zakupu, może być gdzieś w środku albo pod koniec, a ten wstęp to czasami jest taka właśnie rozbiegówka, gdzie dopiero zaczynamy wprowadzać temat. Więc jakie Tutaj masz doświadczenia, obserwacje, jeżeli chodzi o to, co my pokazujemy z tego finalnego produktu, żeby to działało najlepiej. Mm, mm, to tak jak sam powiedziałeś, podejścia są różne, bo na przykład mam w głowie, to jak mówiłeś, to sobie zwizualizam jedną książkę, e, która e, na po, początek zdradza wszystko, tak, że pierwsze 30 stron e, jest streszczeniem książki, a kolejny jest rozbudowaniem. No bardzo wiele amerykańskich tytułów niestety e, cierpi na taką przypadłość, że jakby da, wysłać te 30 stron pierwszych, no to pozamiatane, człowieku, tak jak trochę z tym spisem treści, o którym wspomniałeś. To tu by było Aha. ciężko. E, na pewno wtedy jest inne podejście do użytkownika, moim zdaniem, tak? Czyli ścieżka wchodzę na landing, kupuję, jest inną ścieżką niż wchodzę na landing po to, żeby pobrać rozdział i co z tym dalej użytkownikiem robić, więc tutaj bym tak troszkę te ścieżki rozdzielił, tak? Czyli no, pobiera fragment, bo chce zobaczyć, chce się przekonać, co jest w środku. Niekoniecznie też ma jeszcze do Ciebie zaufanie, bo może Cię po prostu nie, nie zna i, i, i ten fragment. Mm, Ciężko jest tak odpowiedzieć prosto, co by było lepiej, co by było gorzej, no to yy, trzeba eksperymentować. Yy. No ten spis treści, jakby był w tej książce, o której wspomniałeś, to jednak już też by, też by chyba roboty dobrej nie robił, bo cała książka by była dostarczona. Ja na przykład y, pamiętam takie historie, że po kilka stron z każdego rozdziału jest wrzucanych w przypadku Aha. książki, tak? Czyli jest tam początek, tam spis treści. Można było akurat w przypadku tej publikacji zamieścić i początek pierwszego rozdziału, później na przykład środek innego rozdziału i tak dalej, i tak dalej. Też coś fajnego z wykresami, z tabelkami i tak dalej. No różne podejścia. Y w przypadku produktu innego niż książka, czy innego niż kurs, zejdźmy z infoproduktów, z produktów fizycznych, no to nie mam zbyt niepo... no próbki kosmetyków mi przychodzą do głowy, tak? do głowy, tak? Czy próbki perfum, które można by zamówić. Też fajną praktyką jest wysyłanie, jak zamawiasz kosmetyk, jakiejś większego, większej pojemności, takiej małej próbki dołączanie, że jak nawet jak nie rozpakowujesz, to możesz sprawdzić, jak to będzie pachniało na tobie, tak? Konkretnie, czy tam mm -hmm. jak to się będzie zachowywało. Więc tego typu rzeczy budują zaufanie, sprawiają, że ten człowiek chętniej zostawia pieniądze, ale gdybym miał wybrać taki jeden element, co lepiej, a co gorzej, no to nie potrafię powiedzieć. No, są też coraz większe możliwości, jeżeli chodzi akurat na lendingach, to ja raczej tego nie widzę, ale w sklepach internetowych bardzo często są, no, bardzo często, zdarzają się takie Wizualizacje, które pokazują produkt w jakimś tam realnym otoczeniu, w miarę to to jest akurat częste, ale zdarzają się takie wizualizacje nawet z książkami, które pokazują taką narysowaną postać trzymającą tę książkę, żebyś był sobie w stanie wyobrazić, jaka ona jest duża, kiedy ją dostaniesz, a taki w ogóle no, najbardziej wypasiony przykład takich wizualizacji e, widziałem w aplikacji Amazona, gdzie zdarzały się produkty, że mogłeś sobie zrobić augmented reality i tam, pamiętam, jak kupowałem walizkę, no to, to mogłem zobaczyć, jak ta walizka będzie wyglądała w moim pokoju e, obejścią z każdej strony i tak dalej. Ale wiesz, tak, że to ten to... element, o którym mówisz, też na landingach można by zrobić, w sensie taką wizualizację na zasadzie, nie wiem, wielkość samochodu w porównaniu do zwykłego człowieka, wysokość na przykład do A, budynku tak, i tak dalej. No, tylko, że to już, po obrazkami, że... nie? Tak, dla, dla, dla przeciętnego twórcy no to obrazek pół Biedy, ale zrobienie jakiegoś tam y, augmented reality to już jest większa zabawa i większy koszt. Mm -hmm. Natomiast bardzo mnie zainspirowało to, co powiedziałeś, że jeżeli ktoś. Pobiera taką darmową próbkę, to może sygnalizować, że jeszcze nie ma do nas takiego zaufania, żeby kupić. I e, pomyślałem sobie, że może dobrym pomysłem byłoby dodawanie do takiej darmowej próbki. Załóżmy, że no, trzymajmy się przykładu książki. Czyli wysyłam nie tylko tam tę okładkę z i pierwszy rozdział, ale dokładam tam jakiś taki element, który. Lepiej przedstawi mnie temu czytelnikowi no bo nie jest powiedziane że darmowy fragment musi być tylko fragmentem ja tam tak, mogę tak, coś dołożyć. Tak to może być siebie. coś więcej. Jeżeli tak, tam będzie kilka więc... stron więcej. Może to mieć sens. Ktoś mówi kod rabatowy, tak. Ja dorzucę tym, co pobierają rozdział, dorzucę kod rabatowy. A mówię, a tym, co nie pobierają, nie dasz tego kodu rabatowego, no to wiesz, gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu sprawiedliwości, tak. ktoś może poczuć się oszukany w ten czy inny sposób. Ale, ale znów no można wykorzystać to na przedstawienie siebie i swojej osoby, bo też, no książka, jeśli to jest twoja książka, ty jesteś autorem, no to budujesz swoją pozycję, tak? Ale jeżeli na przykład sprowadziłeś książkę z zagranicy, no to jesteś wtedy wydawcą, to wtedy też inaczej, bud, yy, yy budujesz to wszystko, tak, do, dookoła tej książki, bo tu masz autor, który jest autorem, czyli bardziej treść przekonuje tego odbiorcę, no ale siebie musisz spozycjonować i zbudzić zaufanie w tym użytkowniku, więc dorzucenie kilku stron o sobie, zawsze dobry t, y, pomysł i pamiętaj, że też można dorzucić te opinie, o których tak cały czas gadam, opinii A, dobrych nigdy dość, opinii dobrych nigdy dość, dlaczego nie dorzucić też opinii? Y, amerykańskie książki, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, często na początku mają opinię, Czyli tak. odwracasz pierwszą stronę i już tam czytasz 10-20 pozytywnych opinii. U nas to chyba nie jest aż tak bardzo praktykowane z tego, co ja zauważyłem. Tak, widziałem, widziałem coś takiego tam raz czy dwa, ale rzeczywiście w amerykańskich książkach widzi się to zdecydowanie częściej. Tak, no i z czego to wynika? No po pierwsze, masz już opinię, którą masz na stronie sprzedażowej, czyli to są was, właśnie ci, te osoby, które wcześniej kupiły produkt lub miały z nim styczność. No i można to powtarzać, wiesz, w wielu miejscach. Nie, nie każdy kojarzy, nie wiem, Jamesa Cleara na przykład, który ma potężną bazę newsletterową, napisał tomowe nawyki. Nie każdy kojarzy wspomnianego już Michała Szafrańskiego, tak? Nie każdy kojarzy Marka Jankowskiego z tego, że wypuścił książkę dawno, dawno temu, tak? <grych> Tylko bardziej kojarzycie z podcastów. I, I tak samo u mnie, nie? Czyli jak mówiłem o sklepach internetowych, a w tym momencie skupiam się na sklepach internetowych dla twórców konkretnie i osób wydających swoje produkty, no to to jest takie doprecyzowanie i, i, i przedstawienie się, tak? Czyli e, zarówno ty, ani ja nie, nie jesteśmy tu od dzisiaj e, w, tym inter, w tych internetach, ale nie każdy o tym wie, prawda? I nowe pokolenia użytkowników i tak dalej nie znają nas i też trzeba do nich do, docierać w jakiś sposób. Powiedzieliśmy sporo o opiniach. Chciałem cię zapytać jeszcze o e, call to action. O, o teksty na przyciskach, bo to jest drobna sprawa, na którą no, jakby co no, ludzie piszą kup teraz albo dowiedz się więcej, standardowe rzeczy. Natomiast są w niektórych źródłach takie sugestie, dorady i wskazówki, żeby ten napis na przycisku jednak był trochę inny żeby tam w jakiś sposób zasugerować wartość, która się kryje za kliknięciem w ten przycisk. Masz jakieś testy, eksperymenty, wyniki, które pokazywałyby, czy to rzeczywiście działa? To, co mówisz, to zdecydowanie prawda, czyli jeśli bardziej jest konkretny ten CTA, czyli przycisk wzywający do, do akcji, tym, tym lepiej, czyli nie kliknij teraz, tam zapisz się teraz, tylko zapisz się, by na przykład, by dowiedzieć się pierwszy. Mhm. Tak, to, to zadziała lepiej niż samo zapisz się. E, Problem je... z polskim językiem jest jeszcze taki, że, że my mamy strasznie skomplikowane strasznie... konstrukcje i długie słowa, więc zmieścić to na przycisku to jest wyzwanie. Wiesz co, ale to niech ten przycisk będzie większy, dłuższy, szerszy, przynajmniej będzie się okay, różnił bardziej na tylko na komórce, to wiesz, to aż ten napis na przycisku się dzieli później na, na wierszach. Tak. Tak, no to wtedy można, że tak powiem, przycisk jest tylko na początku, a pod spodem jest ciąg dalszy. Na przykład tak, taki element można zastosować. Mhm. Mm -hmm. Jeszcze fajną rzeczą jest to nasycenie, liczba tych przycisków na stronie. Żeby nie wpaść w coś takiego, że ten przycisk jest tylko na górze, przewijasz, przewijasz całą stronę i, 10 i tam masz przyciski na zakupowe dole. na dole, tak? Wręcz ja jestem takim fanem, że sekcja zakupowa powinna być i na górze strony, zaraz po nagłówku, i na dole strony powtórzona. Bo jak ktoś zjedzie do dołu, żeby kupił... Ale jak ktoś będzie chciał wrócić do tego opisu, żeby też na górze go zobaczył i praktycznie pod taką, jakbym powiedział, sekcję informacyjną, czyli to, co mówiliśmy, dlaczego powinien przeczytać tę książkę i tak dalej, też powinien być ten przycisk wzywający do akcji i też to mm, nawet na, mm, znów my mówimy, strona sprzedażowa, tak? No ale zapisanie się do newslettera też jest sprzedażą. Tak. Nie wiem, yy, pobranie jakiegoś pliku też jest sprzedażą. Tak, się. tak rozumianą, więc yy, im więcej możliwości wezwania użytkownika do podjęcia akcji, tym lepiej, no i, i ja eksperymentuję z tymi przyciskami, tak, czyli to zwykle u mnie nie jest, yy, nie wiem, kup teraz, znaczy kup teraz jest takie standardowe i to na górze, na górze potrafi działać, jeżeli chodzi o ten nagłówek i ten pierwszy yy, przycisk, ale już niżej jednak stosowałbym coś innego, tak, Dobrze, zamów w przedsprzedaży przykład, tak, żeby to mm -hmm. nie było takie proste y, zamów, ale już jak jest przycisk zakupowy w tej sekcji, gdzie mamy na przykład książka, e-book, y, audiobook, no to tam już niech będzie to zamów albo kup teraz, tak, do, to do, do, do czego użytkownicy są przyzwyczajeni, ale jeżeli z testu wyjdzie ci, że możesz tam poeksperymentować, no to próbuj. Wiesz, to też jest tak, że włącz na 3 dni, zobacz czy działa, porównaj i tak dalej, i tak dalej, nie zamykaj się w jakimś tekstach, który raz napiszesz. I no to, to, jest, to jest właśnie to, na co cierpi wielu sprzedawców, że jak już wypuszczą tę ofertę, to do niej nie wracają, tak? Już jest ten landing i tak dalej, nie mam po co do niego wracać, robota zrobiona, idę dalej. A często zamienienie sekcji, wymiana nagłówka na inny i tak dalej sprawia, że nagle konwersja z tego landingu jest znacznie lepsza niż, niż, do, niż dotychczas. Jeżeli mówimy o wracaniu do lendinga i poprawianiu go, to jest na 100% jedna taka sekcja, gdzie warto to robić, i to jest sekcja FAQ, czyli FAK, jak to mówią bardzo często w skrócie Polacy. Czyli sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami. No i warto tam wracać, dlatego że klienci zadają nam pytania. A jeżeli zadają nam te pytania, yy, zwłaszcza więcej niż raz, no to warto uprzedzić to pytanie i w, w, zaoszczędzić sobie czasu i tak, odpowiedzieć na to pytanie na stronie. To jest bardzo fajna sekcja, bo tak, mm, na początku to myśl, wymyślamy pytania, które może zadać użytkownik, lub jeśli mamy tych testerów, no to od nich zbieramy pytania. Ale czasem się pojawiają pytania na które odpowiedzi są na tym landingu gdzieś wyżej, tylko użytkownik tak. skanuje stronę, przewija, dochodzi do tego y, zbioru najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi i tam czyta to samo, co jest na górze, tylko niech to nie będzie może wizualnie przedstawione tak, że to jest ściana tekstu, tylko może być pytanie, musisz w nie kliknąć, żeby zobaczyć odpowiedź na przykład, tak? Niech to mhm. będzie jakoś tam ukryte. I tutaj też y, są fajne eksperymenty y, z przyciskami nawet zakupowymi w takich sekcjach. Czyli, a jeżeli dotarłeś do. jeżeli czytasz to, no to zostajesz kod rabatowy. Przykład, nie? No, <laughs> proszę, to tego nie widziałem. Tak, tak, no, znów, z kodami rabatowymi. Im więcej źródeł, do które prowadzą do landing page'a, dla każdego źródła dawa inny kod rabatowy. Od razu będziesz wiedział, które źródło najlepiej ci konwertuje, tak? Jeśli sprzedajesz książkę dla uważnych, no to sorry, taki, taka zabawa z użytkownikiem byłaby czymś fajnym, tak? Czyli, jeżeli doszedłeś do tego miejsca to coś tam tak nawet widziałem takie ogłoszenie o pracę to już tak abstrahując temat czyli musisz być uważny coś tam coś tam a w tytule maila napisz jakieś tam słowo i jak ktoś by tam sobie szybko zeskanował to by nawet tego nie wyłapo jeśli nie jest uważny to tego nie wyłapie prawda więc taki dobry test dla użytkownika więc z pytaniami i odpowiedziami Zarówno pod kątem produktów, jak i pod kątem pytań takich typowo zakupowych, kiedy otrzymam swój produkt i tak dalej. Tamta sekcja powinna być bardziej rozbudowana, często jest ograniczana do kilku pytań. Więc tutaj jest, jest zdecydowanie co poprawiać i co, przy czym eksperymentować. Za chwilę powiemy o prostych błędach przy tworzeniu stron sprzedażowych, które mogą cię bardzo dużo kosztować. Zdaję sobie sprawę, że. Tych wszystkich informacji jest sporo, ale na początku obiecałem, że pomogę Ci stworzyć skuteczny landing page łatwiej i szybciej niż do tej pory. Co to oznacza w praktyce? Wiem z doświadczenia, że samo pisanie tekstów na landing page może zająć dobrych kilka dni. Oczywiście można to zlecić, ale nie każdego stać na profesjonalnego copywritera, a poza tym takiemu copywriterowi też zwykle musisz przygotować informacje, co również wymaga czasu. Przygotowałem webinar, na którym pokażę Ci krok po kroku, jak możesz przygotować takie teksty na landing page samodzielnie w mniej niż 60 minut, wspierając się sztuczną inteligencją. Jeżeli Cię to interesuje, link znajdziesz w opisie tego odcinka. A teraz wracamy do rozmowy. Posłuchaj, jakie błędy mogą zrujnować skuteczność Twojego landing page'a. Błąd ten numer jeden to jest yy, zbyt rzadkie zmienianie tych stron sprzedażowych. Czyli jak miałem sklepy to to był wrzucony katalog produktowy z opisem tym co później się okazywało że w ogóle wszyscy mieli ten sam opis wszyscy mieli tą samą okładkę i do widzenia czyli nasycenie tego opisu czymś ciekawszym niż ma konkurencja to jest taki jeżeli tego nie masz no to to moim zdaniem błąd. Numer jeden. Druga rzecz. Jak skandlowałem grami, grami, grami planszowymi, no to zrobiliśmy coś takiego jak filtry. Czyli w ofercie można było tutaj pofiltrować, czy to gra dla dwóch graczy, dla czterech, dwóch do pięciu, czy strategiczne i tak dalej. I te filtry można było razem zastosować, czyli dla dwóch graczy strategiczna. Przykład taki prosty. Więc no, to, to nasycanie oferty cieka czymś ciekawszym i standardowy opis, to jest super rzecz. Nie testowanie strony, to jest taki częsty błąd. No i zrobiliśmy tą stronę, napłaciliśmy się z tymi przyciskami, no ale tak naprawdę nikt nie usiadł i nie zrobił tego zamówienia testowego, bo przecież wszystko działa, tak? Czyli nagle się okazuje, że przycisk zakupowy nie działa. To też nie jest takie... No nie jest to miłe dla nikogo. I dla użytkownika, który chce kupić, i dla nas jako sprzedawcy, gdy orientujemy się o czymś takim, ale takie rzeczy też się zdarzały. Co jeszcze, co jeszcze? A, szybkość ładowania strony, bardzo ważny element, który, który jest pomijany, bo no, generalnie tworząc stronę masz mnóstwo narzędzi, z których możesz skorzystać. Hmm. Nie wiem, Wordpressa, Elementora, z Wordpressa z Elementorem, landingi i tak dalej, i tak dalej, lub inne narzędzia, no i robisz tą stronę, wchodzi, bo wchodzi, bo ją zrobiłeś, no ale użytkowni, użytkownikowi ładuje się bardzo długo. Ta sekunda w internecie to wieczność, tak, czyli jeśli użytkownik... Czeka dłużej niż sekundę na zładowanie się czegoś, to ma wrażenie, że to jest wolno i że coś nie działa tak jak powinno. Już teraz, więc no, dążenie do tej sekundy dwóch ładowania się strony super temat, bardzo ważny. Co jeszcze, co jeszcze? No, kolejny element. Opisy pod kątem SEO, czyli wklejmy tego linka gdzieś, ale ani się na Facebooku ładnie nie wyświetli zdjęcie, opisy i tak dalej, ani przeglądarka tej strony wcale nie zaindeksuje, bo no nie ma tam odpowiednio ustawionej treści pod SEO. No i tych takich punktów jest bardzo dużo, o których musisz pomyśleć. I znów ja chcę powiedzieć na koniec, nie przerażaj się tym wszystkim, tylko zacznij od tego pierwszego kroku, tak? I poprawiaj ty po prostu ten, ten landing page. Zdecydowanie, jeżeli to jest twój pierwszy produkt, to będziesz miał na to czas, czyli zdążysz poprawić landing page w miarę rosnącej sprzedaży. Gwarantuję ci, to będzie na to czas. To był Krzysztof Bartnik. Dzięki wielkie. A jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi sposobami przyciągania klientów, zapraszam do mojego newslettera soloprzedsiębiorca.pl. Co tydzień znajdziesz w nim nowe biznesowe inspiracje. Wystarczy się zapisać na stronie soloprzedsiębiorca.pl. Ten i inne przydatne linki z tego odcinka znajdziesz w opisie. Na dziś to wszystko. Dzięki wielkie i do usłyszenia.